Dobry wieczór Państwu, czwartek, godzina 19, a zatem spotkanie z dramatem. Dzisiaj Szewcy Witkacego. Dramat napisany w latach 30., kiedy formowały się w społeczeństwie systemy totalitarne. Pokusił się Witkiewicz o to, żeby pokazać, co to jest rewolucja i jakie są przede wszystkim skutki rewolucji. Dramat składa się z trzech aktów. Pierwszy akt odbywa się w zakładzie szewskim, gdzie Sajetan ze swoimi czeladnikami wykonują swoją żmudną, siermiężną pracę, narzekając jednocześnie na swój los. Do zakładu wchodzi prokurator, który podkochuje się w księżnej z Bereźnickiej, a jednocześnie gardzi taką klasą społeczną, w jakiej obecnie znajdują się szewcy. Szewcy zaś natomiast gardzą klasą, w której znajduje się prokurator. Wpadają tak zwani chłopcy i aresztują szewców. Oto dokonuje się pierwsza rewolucja. Akt drugi to więzienie, w którym są torturowani szewcy, ale torturowani bezczynnością, nudą. Szewcy rozbijają mur więzienny i uciekają. Tworzy się druga rewolucja. Trzecia rewolucja i akt trzeci to już zakład szewski, który staje się siedzibą systemu totalitarnego. Natomiast wśród nich zaczynają się pewnego rodzaju niesnaski i dążność do przejęcia władzy. Sajetan zostaje zabity. Za chwilę przed Państwem fragment Szewców w wykonaniu aktorów teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Życzę udanego wieczoru. Szewcy. Didaskalion Filip Toroński. Sajetan Jacek Grądowy. Czeladnik 1 Robert Mania. Czeladnik 2 Andrzej Kępiński. Skurwy Boguś Siwko. Księżna Magda Kępińska. Warsztat szewski. Wysoko ponad doliną w głębi, jakby na górach wysokich był postawiony. Sajetan w środku. Dwaj czeladnicy po bokach. Pracują. Nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy. Hej, hej. Kuj podeszwy, łam sobie palce, książęce buciki. Kuj podeszwy dla tych ścierw. Czy wy byście mieli odwagę zabić ją? Dawniej tak, teraz nie. Hej. Ej, nie mówcie tak ciągle hej, bo mnie to drażni. Mnie gorzej drażni, że buty dla nich robię. Ja, który mogłem być prezydentem. Ja, nędzny wszarz ze słońcem w piersi, błyszczącym jak 100 Aldebaranów i weg. Ja, nie umiałem mówić. Hej. Jeszcze raz powiecie hej, a pójdę sobie od roboty precz. Nie wierzę już w żadną rewolucję. Samo słowo wstrętne jest jak karaluch czy wesz. Bo wszystko obraca się przeciw nam. Na wóz jesteśmy. Jako ci dawni królowie i inteligencja. Dobrze, żeście nie rzekli hej, a to ubiłbym was. Ale oni dobrze żyli. Ich nie dziwki nie śmierdziały tak jak nasze. Sturba ich suka malowana, dziamdzia ich szać zaprzała. O Jezu. Kona, ona, ludzkość pod gniotem cielska gnijącego, złośliwego nowotwora, kapitału, na którym nikt jej putryfakcyjne owe bąble, faszystowskie rządy powstają i pękają, puszczając smrodliwe gazy zagniłej w sosie własnym bezosobowej ciżby ludzkiej. Już nic gadać nie trzeba. Wszystko je wygadane do cna. Czekać trzeba.
aż się zrobi i robić, ile kto może, hej. Takieście to mądrze rzekli, że nawet to wstrętne hej mnie nie zraziło. Ja bym chciał ich dziwki deflorować, już prima noctis nad nimi sprawować, w ich pierzynach spać, ich nie żarcie żreć, aż do twardego żygu, ale nie podrabiać to, co oni, tylko lepsze stworzyć. I nowe religie, i nawet i nowe obrazy, i symfonie, i poematy, i maszyny. Cichojcie! Nie będę cicho, hej. Syn przystał do tych tak zwanych wstrętnie dziarskich chłopców, takich, co chcieliby wszystko od razu. Oni chcą nikogo nie mordować. Chyba, że już nie można inaczej, hej. Sprawa wchodzi prokurator z kurwy. Nigdy nie można. Zawsze trzeba. Jeden hej, a drugi he. Wytrzymać nie można. Droga wolna. Możecie iść i zdechnąć sobie pod płotem. Wyzwolenie jest tylko przez pracę. Ale ty pracujesz siedząc w fotelu. Na żarty czym chcesz. Pracownik umysłowy, kanalia. A, i zmysłowy też. Hej. Zawsze będą dyrektorzy i urzędnicy wyżsi, którzy będą musieli nawet co innego jeść niż majstrzy w fabrykach. Bo praca umysłowa wymaga innych składników mózgu. Ty, elityczny rzezańcze, w naszych czasach tych tam faszystowskich syndykalistów w rodzaju mego syna, ty możesz jeszcze żyć jak soliter w zepsutym bandziochu rozkładającej się socjety. Ale jak prawdziwi syndykaliści zwalą państwo w ogóle, takich jak ty, nie będzie trzeba. Macie kompleks langusty. Wy i wam podobni. Tego nie będzie nigdy. Mnie się chce ładnych kobiet i dużo piwa. A mogę wypić tylko dwa duże i ciągle z tą Kaśką. Ech, to cholera. Dość! Panu prokuratorowi Najwyższego Sądu kwaśno w nosie się robi na myśl samą, że on, Jędrek, musi ciągle z tą jedną Kaśką, a sam to dziwek ma ile chce. Ale do tego chciałby tylko z jedną, a z tą się nie da. Milcz, sflądry synie! Milcz, skurczy flaku! Trafiłem! Jak mi Bóg miły, ona to zaraz będzie, ta sadystka z twarzą aniołka. Dla niej męki pana prokuratora są tym samym, co zaglądanie do warsztatów, w których pocimy się i zdychamy od pracowitej śmierdziączki. I wglądanie do więzień, gdzie gniją w płciowej rozpaczy najtęższe samce w rozpadzie duchowym i cielesnym. Ja ją tak dobrze rozumiem, nawet w jej najgorszych kobiecych świństewkach duchowych. Moja męka nasyca ją więcej, niż nasycić zdołał najszaleńszy mój hipergwałt jakiś. Porób pan buty, to panu dobrze zrobi. Lepiej niż widok skazańców o świcie. Wchodzi księżna. Trzyma na smyczy Foxa. Terusia. Dzień dobry, Sajetanie. Dzień dobry, panowie czeladnicy, robota w re, jak widzę, ochoczo, jak to dawniej pisali przodkowie duchowi naszych pisarzy z XVIII wieku. Ochoczo. Czy pan by potrafił się ochoczo kochać, panie prokuratorze? Teruś wącha z kurwego. Teruś, fuj. Ja chcę zrobić parę butów, choć jedną. Wtedy będę godnym pani. Bezsilność pana, doktorze Skurwy, podnieca mnie do zupełnego wariactwa. Chciałabym, aby pan patrzył na to, kiedy ja, wie pan, ten tego, nie powiem z kim,
Jest taki cudny porucznik, w dodatku ktoś z mojej klasy, jest też pewien artysta. Niepewność pańska jest dla mnie rezerwuarem najzwyłzdańszej, płciowej, samiczkowatej, bebechowato-owadziej rozkoszy. Chciałabym jak samice modliszki, które ku końcowi zjadają od głowy swoich partnerów, którzy mimo to nie przestają, wie pan, ten tego... Quel expression grotesque. Ja się rozpływam wprost z nieludzkiej rozkoszy. Ja jestem z domu von Inzu, a to tak imponuje mu, pędzę jak antylopa gnu, jestem to tam, to tu, to tu. Tornado Bibelburg jest moje panieńskie nazwisko, panie Robercie. Nie ma pan pojęcia, co to za rozkosz się tak nazywać. Chłonę rzeczywistość brudnym kubłem od pomyj. Pomyję mrożone piję przez rurkę jak mazagran. Flaki mam takie odparzone, jakby mi kto lewatywę ze stężonego kwasu solnego dał. Przez miliardy lat łączyły się i różniczkowały komórki, aby takie ohydne ścierwo jak ja mogło sobie powiedzieć właśnie ja. Ta metafizyczna książęca prostytuta. Po co zdrabniać psia krew, psia ją mać, tę sukę umitrzoną? Dla mnie, dla nas są śmierdzące dziewki, jeszcze bardziej śmierdzące rynsztokowe, podwórzowe matrony, nasze babki, ciotki, wujenki, hej! Mistrzu, to już jest samobiczowanie się klasy. Dobrze, żeście matek tu nie wymienili, a to... bym wam dał w pysk. My już nie potrzebujemy inteligentów. Minął wasz czas. Z wibrionów powstaliśmy, w wibriony się obrócimy. Czuję się naprawdę kuzynem jurajskich gadów i trylobitów sylurskich, a także świń i lemurów. Czuję związek z wszechstworzeniem. Rzadko to bywa, ale jest prawdą, hej, hej. Och, jakże kocham was za to, Sajetanie. Takim was kocham, śmierdzącego wszarza ze słońcem wszechmiłości gadziej w sercu. Ja chyba będę waszą kiedyś, dla samej formy, dla fasonu, dla szyku. Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi, jeśli człowiek się przy tym nie bardzo zasmrodzi. A gdy i to nawet i tak nic nie szkodzi, bo właściwie mówiąc, kogo to obchodzi, hej? Mnie obchodzi? Mnie! Ale nie deklamujcie już więcej, boście tacy wtedy niesmaczni, że aż strach. Ja to co inszego, mogę sobie na to pozwolić, bo mówicie popularnie mówiąc księżna. Hej, hej, witaj pospolitości, odpocznę w tobie za wszystkie męki moje i moich mszrodków i ich zatków. Sajetan wali ją w pysk, tak że cała krwią się zalewa. Zęby mi wybił, moje zęby jak perełki. To prawdziwy! Irenko, Irenko! Teraz już nigdy nie wybrnę z kręgu twojej księżycowej duszy. W srebrzyste pola chciałbym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością i w noc tę prześnić całe moje życie. A nad ranem patrzeć, jak ze strachu wymiotują skazane przez ciebie na śmierć żywe trupy. Tym się karmisz, kanalio. Ty ich jeszcze przed śmiercią wampiryzujesz. You vampires them. A już nie ranią mnie te powiedzenia. To, co wy chcecie zrobić na ohydnie, na śmierdzące, na parszywie. Ja dokonam w przepięknym śnie o sobie samym i o was, w cudownych barwach, ubrany we fraki, uperfumowany jak ostatni dandys. Boże, jak on ględzi.
Arystokracja się przeżyła. Kapitalizm to złośliwy nowotwór, który zaczął gnić, zjadać i gangrenować organizm, który go wydał. Trzeba zreformować kapitalizm, nie niszczyć inicjatywy prywatnej. Bania Luki. Albo cała ziemia przetworzy się dobrowolnie w jedną samorządzącą się elitycznie masę, albo kulturę trzeba cofnąć. Mam chaos we łbie wprost nieprawdopodobny. Przyrost intelektu odbiera odwagę czynu. Nudno, panie Robercie. To, co pan mówi, to są frazesy społecznego impotenta bez istotnych przekonań. Tak? To do widzenia. Wychodzi. Genialne poczucie formy ma jednak ten prokurator. Wyszedł w samą porę. A jednak on jest za inteligentny, aby być czymś dzisiaj. Żeby dziś czegoś dokonać, trzeba być trochę durniem jednak.